Cześć, witam Was na kanale Dirty Tmort, z tej strony Jan Kiliński. Wiecie, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka? Jeżeli te akcesoria Wam nic nie mówią. Czy wiecie, kim był najsłynniejszy Jan Kiliński dziejów naszego kraju? Był mistrzem szewski. I nawiązując do tego, że nazywam się tak samo jak ten wielki przywódca powstania, temat butów jest dość skomplikowany, ale wydaje mi się, że mam dość duże doświadczenie w tym temacie i mogę z Wami się podzielić kilkoma użytecznymi informacjami. Jak widzicie, przede mną jest sporo butów. W większości są to buty rowerowe. Tylko jeden but jest nierowerowy. Posłuży nam on jako przykład, czym się różnią buty rowerowe od nierowerowego. Te cztery buty są przeznaczone do jazdy na platformach i na takich butach się skupimy. Tutaj dla przykładu mam jeden but pod espedy. Ja nie mam doświadczenia z tymi butami, ale wykorzystamy go jako pewien przykład. Pierwszą rzeczą, która najbardziej wyróżnia buty rowerowe od butów nierowerowych, jest ich sztywność. Sztywność podeszwy. Przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę, że jeżdżąc na rowerze i chodząc, tak naprawdę wykonujemy zupełnie inne ruchy stopy i ten but musi być zbudowany inaczej, żeby odpowiednio spełniał nasze potrzeby. Jeżeli weźmiemy taki zwykły but, którym chodzimy, no to chodzimy w nim tak, że stawiamy stopę i zginamy, stawiamy i zginamy. I odpowiednio ważne jest to, żeby but się zginał, żeby nas tutaj nie pił, ponieważ to zgięcie pewnie dochodzi nawet pod 90 stopni. W przypadku buta rowerowego, weźmiemy tutaj takiego 510, który aktualnie używam, ta podeszwa jest dużo, dużo twardsza. Zresztą może być dużo twardsza, ponieważ gdy jeździmy na rowerze i mamy podparcie tylko w tym jednym miejscu i pedałujemy, to tak naprawdę w ogóle nie występuje ruch tego zgięcia, ponieważ cały ten ruch odbywa się na osi pedała. Dlatego jest bardzo ważne w bucie rowerowym, żeby był sztywny, żeby cała nasza energia ze stopy szła na pedał w tym jednym miejscu. Kiedy my podpieramy stopę na całej wkładce, cała ta energia zostaje przekazana na ten drobny pedał, korbę, łańcuch i lecimy do przodu. Jeżeli wybierzemy takie buty na rower, to musimy brać pod uwagę, że ten pedał będzie nam się wgniatał. Będzie nam się wgniatał, pięta będzie nam szła do tyłu, palce nam będą się lekko szły do przodu. Nie jest to dobre, nie jest to ani dobre dla zdrowia naszej stopy, ani nie jest to wygodne, ani nie jest to efektywne, ponieważ tracimy sporo energii z naszej nogi właśnie na pracę buta. Co na przykład w enduro jest jakąś tam stratą energii, którą lepiej wykorzystać w jazdę, a nie na wyginanie buta. Jeżeli chodzi o podeszwę, to tutaj akurat mam ten but SPD, to akurat jest but Magdy, tak? Bo takiego pięknego, ja takiego pięknego jeszcze nie mam. But SPD jest butem też, który ma jedno podparcie, już za każdym razem podparcie pedała jest w tym samym miejscu, gdzie jest zatrzask. Tego buta nie zgnieciemy. Obiecałem, a gdzieś go nie połamie, więc jest twardy strasznie. I ogólnie buty SPD takie są, ponieważ najlepiej pasują do ruchu, które są wykonywane na rowerze i do tego założenia, że stopa nam się w bucie nie zgina. Drugą rzeczą, która wyróżnia buty rowerowe od zwykłych butów, jest to, że są przeznaczone do jazdy na platformach, które mają ostre piny. Ostre, metalowe śruby wystające, na których jest podparta nasza podeszwa. Piny są jak szpony, tak? Trzymają ten but, ale z drugiej strony też go rysują, zdzierają podeszwę, ale też można się odpowiednio trzymać. Drugą cechą, bardzo ważną w bucie rowerowym, jest to właśnie, z czego jest zbudowana podeszwa. Jak ona trzyma pedał i jak bardzo jest żywotna. Niestety, w moim przypadku, jeżeli chodzi o buty pod platformy, pierwsza rzecz, która zostaje zniszczona w bucie, jest podeszwa. Niestety, tu są buty Specialized, które niestety mi się przedziurawiły na wylot. Zacząłem nimi łapać wodę w Leogangu i dlatego musiałem kupić te bardzo nie na promocji buty 510. To są Tevy. Jedne z bardziej popularnych butów na dercie w swoim czasie. Niestety buty już są nieprodukowane. Firma Teva wycofała się zupełnie z produkcji butów rowerowych. Jak widzicie, też została podeszwa zdarta do zera. Bardzo fajna była, miała takie specjalne tutaj rąby, które idealnie łapały piny. Buty dosyć długo przetrwały, bo przetrwały cały sezon, no niestety poległy. Tutaj mamy taki przykład, kiedy podeszwa jest zbudowana z takich małych dziurek, które łapią piny. A tu w przypadku 510 mamy wykorzystanie specjalnej gumy, która się nie kruszy, a bardzo dobrze łapie piny. To jest but, który mierzy 4 miesiące, no i już tam gdzieś widzimy tutaj jakieś delikatne uszkodzenia. Myślę, że spokojnie do połowy przyszłego sezonu mi podziałają. W przypadku Specialized'a mamy rozwiązanie takie troszkę pośrednie, ponieważ guma tutaj też jest taka dosyć specyficzna, miękka, łapiąca piny, ale dodatkowo mamy takie fajne tunneliki, które też dobrze łapią piny. Czyli wiemy, że but rowerowy wyróżnia mocna, twarda podeszwa, wyróżnia podeszwa, która dobrze trzyma piny, a jednocześnie się nie zużywa zbyt szybko. Trzeba powiedzieć o trzeciej cesze, którą jest wytrzymały. Niestety but rowerowy jeżdżony w freeride'zie
szybko się niszczy. Niszczy się dużo, dużo szybciej niż takie zwykłe buty do chodzenia, czy do biegania, czy do jakiegokolwiek uprawiania sportu. One pracują w naprawdę bardzo ciężkich warunkach. I niestety, tak jak tutaj widzimy na przykładzie tych fajnych butów, tak, bardzo je lubiłem. Zanim zacząłem jeździć w butach rowerowych, to zajeździłem co najmniej 4 takie pary Nike'ów wyższych, dobrze chroniących kostkę. Niestety one nie wytrzymywały tego. Polecam wam też zobaczyć tutaj u mnie na Instagramie, jak wyglądały inne buty, takie skate'owe powiedzmy. Jak wygląda nówka sztuka i wyglądają buty, które ja używałem pół roku. Jest jeszcze jedna cecha dla butów freeride'owych, która jest bardzo ważna i wyróżnia buty rowerowe od butów nierowerowych. Jeżdżąc w dzikim terenie, czy nawet w bikeparku, jeżdżąc też enduro, bardzo często trafiamy na luźne kamienie. Zdarza się, że luźne kamienie wyskakują nam spod koła. Zdarza się też, że nam noga spadnie i uderzy w kamienie. Znam wiele, wiele przypadków, kiedy ludzie jeżdżąc w dosyć cienkich butach łamali palce, łamali sobie paznokcie. Nawet Magdzie się zdarzyło, że jeżdżąc w takich wansikach miała fioletowy palec i wtedy zdecydowała się na specę. A tutaj jak specu widzimy, przód jest taki, że żaden kamień nam jest niestraszny. W 5-10 też jest dosyć twardy przód. W Tebach ten przód też jest twardy. No, jak tu widzimy w Nike'u nie jest twardy. Nie ma takiej potrzeby. Nikt projektując tych butów nie myślał o tym, że będą jeżdżone po kamieniach i kamienie będą uderzały w nasze biedne paluszki. To co powiedziałem wynika z pewnej teorii, ale też z mojej praktyki. Dobrze, ale dlaczego tak jest? Od dziecka zawsze lubiłem sprawdzać rzeczy tak naprawdę. Jeżeli tego nie sprawdzę sam, nie zajrzę do środka, to w to nie uwierzę. Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj zajrzę do środka butów. Najpierw ochrona osobista, a teraz nasz gość specjalny. Zobaczymy, co kryje się w butach. Zaczniemy od butów zupełnie casualowych. Ale będzie zabawa. Lecimy. Troszkę się boję. Przecięłem tą maszyną wiele, wiele drewna. Na przykład zbudowałem ją m.in. tort na Piano Ride. Możecie sobie link zobaczyć, jak wygląda projekt. Ale jeszcze butów nie ciąłem. Ale jest super ta maszyna. Lubię takie spotki. Sam zobaczę. No ogólnie się tego spodziewałem. Ale wam na razie nie pokaż. Na razie potniemy dalej buty. To może teraz potniemy tego buta. Nie! Nie! Zostaw Janek, tego nie! Dlaczego? Bo to jest twój dojazdy, odłóż go. Dobra, to tego podniemy. Ty! Bo zaraz pójdziesz do domu. Dobrze, podniemy tego speca. Speca niestety zajechałem w sezonie, musiałem wtedy kupić te fajteny za kupę siana. Zobaczymy, czy one się różnią. Ale to jest fajne. Też wam pokażę. Ale śmierć. Jesteśmy już po wszystkim. Mamy pocięte 3 buty. 2 typowo rowerowe, 1 casualowy. Nie zaskoczyło mnie to, co zobaczyłem w środku, ale fajnie było pociąć. Konstrukcja buta w każdym przypadku wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jak się przyjrzycie, but standardowo składa się z dosyć cienkiej podeszwy, takiej z materiału raczej gumopodobnego, dosyć sztywnego, dosyć mocnego. Potem jest jakby ta pianka, która najbardziej absorbuje ten uderzenie, ale też nadaje taką główną sztywność tej podeszwie. No i oczywiście jakaś tam wkładka w bucie. To co możemy zauważyć, co jest zdecydowanie różne pomiędzy butem casualowym a butem rowerowym, to jest to, że ta pierwsza warstwa, czyli ta warstwa, która bezpośrednio dotyka do pedała, jest zdecydowanie twardsza niż jest to w przypadku buta casualowego. Jeżeli chodzi o samą piankę, to tutaj różnica jest największa. Jak sobie teraz zobaczycie, to pianka w bucie rowerowym jest naprawdę twarda. Tak? Ona nie wygina się tak bardzo, nie ugniata się tak bardzo pod palcami, jak ugina się na przykład w tym Nike, gdzie tutaj to mamy w ogóle taką pianeczkę jak kalimatę powiedzmy. To jest bardzo miękka. No i przez to też jest cała giętkość buta inna. Dodatkowych różnic, które jeżeli chodzi o wytrzymałość buta i tego, jak jest zbudowany, to też zauważymy, że but casualowy, tutaj but Nike, jest zbudowany w taki sposób, że ta warstwa od samego spodu, ta podeszwa, jest oddzielnie przyklejona do pianki, a do niej po bokach jest jakby ten rand buta, ten bok buta. Jeżeli zobaczymy but rowerowy, czy jeden, czy drugi, jakby podeszwa i te boki są jednym elementem, tak? One są na pewno jeden element dużo mocniejszy niż dwa elementy sklejone ze sobą. Wynika z tego, że budowa buta jest dosyć podobna, czy to będzie but rowerowy, czy nierowerowy, ale jednak użyte materiały
powodują to, że ten budżet zachowuje się w inny sposób, zupełnie inaczej pracuje i tak jak Wam przedstawiłem na początku, są to różnice, które mocno wpływają na to, jak nam się korzysta z roweru. Zanim przejdziemy do finalnego podsumowania, czy warto kupić but rowerowy, czy można się zaspokoić zwykłym butem do chodzenia, który będziemy używać na rowerze, warto powiedzieć o kilku wadach butów rowerowych, a jak każdy produkt swoje wady jakieś ma. Pierwszą rzeczą na pewno jest cena. Niestety but rowerowy pod platformę spokojnie dwukrotnie droższy niż taki zwykły but do chodzenia. Kolejną cechą, że ja nie wiem jak to jest, ale te wszystkie buty rowerowe na platformę, niby do freeride, niby do freestyle'u, dirty i tak dalej, wyglądają jak Porsche design, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Wyglądają jak buty racingowe. Wiem, że na przykład ludzie bardzo cenili Tevy za to, że wyglądały w miarę casualowo i były czarne. Niestety okazuje się, że dostanie dobrych butów pod platformy czarnych to jest w ogóle coś bardzo, bardzo trudnego. I trzecią wadą jest to, że jeżeli już się zdecydujemy na to, że kupujemy buty rowerowe, musimy brać pod uwagę, że to będą buty tylko rowerowe. Nie będzie miało to bardzo sensu używanie takich butów normalnie do chodzenia, ponieważ chodzenie w nich będzie niewygodne. Miejsce, tak jak tutaj pokazywałem, które się zgina, w przypadku takich butów jest dużo, dużo sztywniejsze. Nie chodzi się w tym dobrze. Ten materiał, który też jest odpowiednio grubszy, żeby zapewnić większą wytrzymałość, zaczyna wrzynać nam się w nogę i musimy brać pod uwagę. Jeżeli decydujemy się stricte na buty rowerowe, to one będą już tylko butami rowerowymi. Przejdźmy w takim razie do odpowiedzi na to pytanie, czy warto kupić buty na rower. W moim przypadku na pewno warto. Jeżeli ja mam porównać żywotność takiego buta skate'owego z butem takim rowerowym, to zdecydowanie wytrzymałość, żywotność buta takiego rowerowego jest dla mnie dwukrotnie większa. Taki starsza na niecałe pół roku, taki starsza prawie na rok. Myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jak dużo będziemy jeździć w takich butach w sezonie i gdzie będziemy w tych butach jeździć. Jeżeli wiemy, że nie będziemy jeździli dużo, że będą to sporadyczne wypady, że nie będzie to ani duży dystans, ani nie będzie to często, to na pewno nie ma sensu kupować takich butów, bo szkoda naszych pieniędzy. Sam pokazałem, ja przez wiele, wiele lat jeździłem w butach casualowych, gdzie po prostu wybierałem je odpowiednio twarde, odpowiednio dobrą podeszwą, ale jeżeli jeździmy już tylko troszkę więcej, rower jest naszą pasją i lubimy weekend, dwa weekendy w miesiącu sobie pojechać w góry, to na pewno warto zainwestować w takie buty. To są buty Magdy, która jeździ dosyć często. Nie jeździ tak agresywnie, waży odpowiednio mniej. To są buty, które Magda używa sezon. Jak widzicie, zniszczeń od spodu nie widać. Od góry wyglądają buty też bardzo, bardzo spoko. Prawdopodobnie wystarczą mi na dobre kilka lat. Jeżeli by dalej jeździła w butach typu Vans, butach bardziej skate'owych, no to na pewno mogłyby się powtórzyć problemy, o których mówiłem, z palcem, obitym palcem przez uderzający kamień. Na pewno podeszwa nie trzymałaby się tak dobrze jak pedałów, więc byłoby dużo większe prawdopodobieństwo, że spadnie z pedała. Poza tym jest to but techniczny, but zbudowany tak, żeby bardzo szybko seł, żeby miał dobrą wentylację powietrza. Więc jakby ma dużo aspektów, które zdecydowanie przemawiają za tym, żeby taki but mieć i mieć go na lata. Jeżeli oczekujecie, że powiem Wam, jaki but warto kupić, albo jakiego buta nie warto kupić, to niestety nie odpowiem Wam na to pytanie. Firm robiących buty rowerowe jest już naprawdę dużo. Ja już miałem doświadczenia i z Five Tenami, z Specializami, z Tevą, której niestety już nie jesteśmy w stanie dostać. Miałem też buty z Scotta i wszystkie się zniszczyły. Jedne się zniszczyły troszkę szybciej, inne zniszczyły się troszkę wolniej. Ale nie miałem takiego buta, który bym powiedział, tak, ten był zdecydowanie beznadziejny i zepsuł się super szybko, albo ten był wyjątkowo mocny, jeździłem w nim bardzo długo. Nie ma takich butów, buty są rzeczą bardzo indywidualną, jeżeli but jest przewidziany na rower, to możecie zaufać, że większość z tych butów będzie w miarę ok. Dookoła każdej marki są jakieś legendy, dużo legend jest wokół butów Five Tena. Ja ogólnie nie chciałem kupować butów Five Tena, bo od wielu osób słyszałem, że od czasu, kiedy Five Ten został przejęty przez Adidasa, nie wiem, czy to prawdziwe info, ale takie słyszałem. Jakość butów się bardzo mocno pogorszyła, do tego stopnia, że ludzie szukali jakichś starych modeli. Ja ten but mam dosyć krótko, ale myślę, że na te kwartał używania na rowerze to spokojnie mogę powiedzieć, że jego jakość w tym momencie jest dla mnie wystarczająca i niczym się nie zawiodłem w ich użytkowaniu. A, i muszę powiedzieć, że one są najwygodniejsze. Tak, bo i Tevy, i Spece na początku to jest w ogóle katorga. Ten but jest tak sztywny, że naprawdę ciężko się w nim jeździ, a co dopiero chodzi. Jeżeli chodzi o buty takie platformowe, to też polecam Wam, żeby poszukać sobie butów na Allegro.
Ja zauważyłem, że łatwo dostać buty platformowe, które niekoniecznie wszędzie są popularne, w dobrych cenach, że z dwóch, z trzech sezonów. I mamy tych marek od cholery. Mamy Giro, 661, EXS, mamy Specialized, mamy 510, mamy nawet Shimanochy, mamy Scotty, a od przyszłego roku wchodzą też buty Iona. Ciekawy jestem bardzo butów Iona, bardzo możliwe, że to będą kolejne moje buty na rower. Dosyć zadowolony byłem z ich stosunku ceny do jakości. Cena kosmiczna, jakość też bardzo dobra. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy na temat butów rowerowych. Już wiecie, czy Wy powinniście kupić buty rowerowe, czy jednak na razie się ograniczyć do butów bardziej casualowych. Mam nadzieję też, że wybór butów rowerowych będzie dla Was teraz łatwiejszy i będziecie wiedzieli, czego konkretnie potrzebujecie i znajdziecie model, który najlepiej spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek i chcielibyście ich więcej, zostawcie swój komentarz, napiszcie, jaki odcinek by Was interesował, o jakim produkcie chcielibyście się dowiedzieć więcej, może chcielibyście, żebym coś jeszcze pociął piłą, mam różne piły, więc mogę ciąć w każdym kierunku. Moje doświadczenie z różnymi akcesoriami rowerowymi jest tak duże, że naprawdę na temat każdego z nich mogę Wam bardzo dużo opowiedzieć i może ta wiedza przyda Wam się przy Waszych wyborach. Trzymajcie się, cześć!